Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Pewnie byście oczekiwali na start wyników z dzisiejszego short tracku, no ale tutaj muszę was niestety zaskoczyć, ale nie znam tych wyników, bo nagrywam program cykliczny trochę wcześniej niż ma miejsce wyścig, ale gdzieś w komentarzach wrzucę taką informację o tym, jak poszła rywalizacja zawodnikom na tej krótkiej trasie. Ale mamy dzisiaj też trochę inne gorące newsy, bo dzisiaj o 9 rano miała miejsce premiera nowego Cannondale'a FSI, a co jest chyba najważniejsze w tym modelu, to razem z tym rowerem został zaprezentowany nowy Lefty. I to nowy Lefty bez tej takiej podwójnej korony, z normalną koroną jak w każdym innym amortyzatorze, oczywiście tylko z jedną lagą. No, ale rower wygląda bardzo fajnie, chyba zyskał trochę na tym wyglądzie. Mnie ten dwupółkowy Lefty jakoś tak, no to nie był szczyt designu, teraz to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Na pewno będzie to też dużo lżejsze rozwiązanie, tak mi się wydaje. No i producent mówi, że to jest najszybszy hardtail do cross country. Pewnie niedługo będziemy mieli okazję się o tym przekonać na własnej skórze. Napiszę dla was o tym artykuł i pewnie w poniedziałek będziecie mogli o tym trochę więcej poczytać. Druga wiadomość dotyczy trochę infrastruktury dla kolarzy górskich, bo już od jakiegoś czasu trwa projekt Single Track Glaciensis, który jest tam w okolicach Kłodzka, Bardo, Złotego Stoku, Srebrnej Góry, Strona Śląskiego, no wiadomo, w Kotlinie Kłodzkiej, w tych rewirach, gdzie rozgrywa się też wyścig Sudet MTB Challenge i ma tam docelowo powstać single track o długości 133 km. To jest no dużo nawet na skalę europejską w sumie, jeśli chodzi o taką jedną ścieżkę w jednym ciągu, taki system single tracków. Także no, to będzie coś dużego. W początkowej fazie ten projekt bardzo powoli szedł do przodu, ale teraz już powoli wszystkie gminy dopinają umowy z wykonawcami tych single tracków. Chyba bodajże tylko jedna gmina nie ma jeszcze podpisanej umowy, a na przykład w Stronie Śląskim już niektóre fragmenty są wybudowane. Także myślę, że pewnie tak do 2020 roku będziemy mieli już tam ciekawy single track. No i ja w sumie nie mogę się doczekać, bo to są naprawdę fajne tereny. Aczkolwiek no wiadomo, że tam po szlakach takich normalnych się chyba jeździ jeszcze lepiej niż po ubitej ścieżce. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale projekt wygląda naprawdę bardzo, bardzo zacnie. Trzecia informacja też jest sprzętowa, ale teraz chciałem wam powiedzieć o rowerze, którego test prezentację wczoraj opublikowaliśmy na naszej stronie. Ja na tym rowerze jeździłem już jakiś czas, mi się daje, że coś koło miesiąca, a mowa tutaj o rowerze Cross Level 10.0. Trochę ten rower zmienił mój światopogląd, jeśli chodzi o jeżdżenie XC i o jeżdżenie XC na hardtailu. No, a jeśli chcecie wiedzieć trochę więcej szczegółów, to odsyłam was na naszą stronę. Tam możecie poczytać to, co miałem wam do przekazania. Także to by było dzisiaj wszystko ode mnie. Widzimy się oczywiście w poniedziałek. Na dzisiaj dzięki za uwagę i do zobaczenia. Aha, i jeszcze jedno. Pamiętajcie, żeby w niedzielę oglądać Red Bull TV i kibicować podczas Pucharu Świata. No, to będzie już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!